Jednego z dwóch. Tak zawsze państwo, obudź się polskoma wiadomości, aktualności, żeby tylko nie było bez gościa. Za dużo muzyki to też niedobrze. No zobacz, zobacz. A widzisz, o, taka muzyka, jakaś kowbojska w Radiu Maryja. To patrz, może powiedziałby nie. Zupełnie nieproporcjonalne do skali obrotu i tego, co tak naprawdę wtedy na sesji się działo. Bo działo się niewiele, było 5 spółek i te obroty były kilkunastotysięczne, ale były. I giełda zaczęła swoje funkcjonowanie. Odrodziła się po okresie PRL-u. Wzory, które wzięliśmy, to były wzory francuskie, prawda? Nasza giełda powstawała według wzorów francuskich. Tak, znaczy tych wzorców było kilka. Ten podstawowy, czyli jeżeli chodzi o system notowań, tak, to rzeczywiście bazował na giełdzie liońskiej, tak dokładnie. Natomiast jeżeli chodzi o funkcjonowanie innych instytucji, to były różne koncepcje, dematerializacja. To był koncept, który został po raz pierwszy zainicjowany w Luksemburgu. Jeżeli chodzi o koncepcję funkcjonowania Komisji Papierów Wartościowych, to z kolei tutaj nieżyjący już Lesław Paga wzorował się na Stanach Zjednoczonych. Czyli szef Komisji Papierów Wartościowych. Tak, której notabene też dla tych słuchaczy, którzy to o tym nie wiedzą, to można dodać, że jej jeszcze wtedy nie było. Tak naprawdę działaliśmy bez ram prawnych, dlatego że zarówno nie było Komisji Papierów Wartościowych, która powstała 4 czerwca tamtego roku, 1991 roku, jak również nie było jeszcze ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Ona też weszła w życie dopiero później. No, teraz też Komisji Papierów Wartościowych nie ma. Jest ona wchłonięta przez Komisję Nadzoru Finansowego. Pamiętam, że właśnie to, o czym pan powiedział, te zdematerializowane akcje, czyli to, że nie ma papieru żadnego, tak, żadnego dokumentu papierowego, który by poświadczał to, że posiadam akcję. No to była taka rewolucja w sumie dla Polaków. No, poza tym, że sama giełda była rewolucją dla nas. To był jeden z przywilejów tego, że pewne rzeczy robiliśmy na początku lat 90. i pewne etapy funkcjonowania nie tylko systemu finansowego, ale w ogóle gospodarki po prostu nas ominęły. My mogliśmy przeskoczyć pewne fazy rozwoju i od razu czerpać z najlepszych wzorców. W przypadku banków, proszę zwrócić uwagę, w ogóle w Polsce nie rozwinęły się czeki, zgadza się, które były taką podstawą obrotu przez wiele lat na świecie. I tak było w przypadku giełdy. My od razu weszliśmy w bardzo nowoczesne rozwiązania, które wcale nie były jeszcze powszechnie stosowane gdzie indziej. No, to był z kolei plus z tego, że zaczynaliśmy z opóźnieniem. No dobrze, to spójrzmy na rolę giełdy papierów wartościowych w Warszawie. Jaka była ta rola giełdy dla naszej gospodarki? Co ona ważnego, jaka była ważna dla naszej gospodarki? No to zależy, o którym okresie mówimy. Moim zdaniem na początku, to moim zdaniem znaczenie było przede wszystkim symboliczne, ale niezwykle ważne. Dlatego, że transformacja po to, żeby też zaistniała świadomości osób, które niekoniecznie są znane z gospodarką związaną, wymaga pewnych symboli, wymaga pewnych kroków milowych. I to powstanie giełdy również dzięki mediom. Także proszę z nami, proszę Państwa, gdy nadaje nas radio, to właśnie takie kroki milowe. Znaczy to myślę, że dla każdego, nawet jeżeli nie zna się na rynku kapitałowym, to dla każdego człowieka jednak no, giełda jest jakimś pojęciem mniej więcej znanym, kojarzonym z rynkiem, prawda, z obrotem, prawda, ze handlowaniem, kupną, sprzedażem, czy to giełda towarowa, czy papierów wartościowych. Powstanie giełdy było symbolem transformacji. A taki symbol kapitału, symbol zmiany, to jest trochę jak uwolnienie kursu walutowego, prawda, w pewnym momencie. A to był taki symbol, że zaczynamy być w kraju o gospodarce rynkowej, o gospodarce kapitalistycznej. I dlatego ja też wspomniałem na początku, że jakby skala tego, co robiliśmy, no, była zupełnie niewspółmierna do skali kraju. Oczywiście to jest znacznie mniejsze wtedy gospodarki, ale jednak symbolika była ogromna. I w mentalności wielu osób, zarówno tych, które chciały na giełdzie inwestować potem, albo również firm, przedsiębiorców, giełda zaczęła istnieć, zaczęła giełkować jako pewne miejsce, które należy brać pod uwagę w swoich planach, czy inwestycyjnych, czy rozwojowych. I z biegiem lat, dzięki dużym sukcesom, profesjonalnemu rozwojowi,
no, coraz większym stopniu odgrywała też rolę taką nie tylko już symboliczną, ale też faktyczną, materialną. No właśnie, bo giełda jest źródłem kapitału dla firm, dla przedsiębiorców. Firmy właśnie tam pozyskują kapitał i dzięki temu mogą rosnąć. Mogą się taka jest podstawowa, że jest kilka funkcji, ale jest to jedna z podstawowych funkcji, jaką efektywny rynek kapitałowy, efektywnie funkcjująca giełda powinna spełniać. No i zdaniem pana w latach 90. giełda tę rolę pełniła dobrze? Na początku lat 90. oczywiście nie, dlatego że... Ale później, z biegiem lat, coraz lepiej. Chociaż może nie aż w takim stopniu, jak może byśmy sobie marzyli, jakbyśmy sobie to wyobrażali. Stąd też różnego rodzaju inicjatywy, które były podejmowane czy przez rząd, czy przez samą giełdę, żeby rynek aktywizować, jak chociażby powstanie rynku New Connect, po to, żeby się otworzyć nie tylko na te no, duże, dojrzałe spółki, które łatwiej jest po prostu wejść na rynek, ale również właśnie na tych przedsiębiorców, którzy dopiero ruszają ze swoimi pomysłami, czy też rynek katalizm do rynku obligacji. Było coraz lepiej, no ale po pewnym momencie nastąpił pewien regres, szczególnie w momencie, kiedy doszło do czegoś, co ja nazywam antyreformy OFE. No właśnie, bo OFE przez jakiś czas pełniły bardzo pozytywną rolę na giełdzie, chociaż niektórzy mówią, że giełda była wtedy na sterydach. Ja się z tym nie zgodzę. Znaczy, to jest tak, że jeżeli popatrzymy na wszystkie poważne rynki kapitałowe, one wymagają zarówno klasy inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. I w gospodarce postsocjalistycznej to można by powiedzieć, że tak samo prywatyzacja poprzez oferty publiczne to też giełda działała na sterydach, ponieważ główne spółki to były ekspaństwowe spółki, prawda? To tak nie można powiedzieć. My musieliśmy po prostu przejść z pewnej fazy państwowej gospodarki do fazy prywatnej i OFE były takim narzędziem komercjalizacji, funduszy komercjalizacji przyszłych emerytur. Moim zdaniem pomysłem udanym i z wielkim żalem odnotowałem fakt nie tylko tego, że doszło do tej antyreformy, ale również tego, że niestety wtedy również dyskusja, która toczyła się przy okazji tej zmiany, również w gronie najważniejszych polskich polityków, była bardzo w negatywnym świetle stawiała rynek. No, przypomnę, mówiono, że giełda to po prostu kasyno. No, po prostu kasyno i mówiły to bardzo poważne osoby, które na pewno miały wpływ na opinię publiczną. Odebrałem to bardzo negatywnie i uważam, że równie dużą szkodę, co same zmiany finansowe, to również uczyniły te słowa, które wtedy padały z ust polityków, bo to po prostu była nieprawda. No właśnie, to są giełdy we współczesnych czasach i widzimy, że giełda w Warszawie wyraźnie odstaje od innych parkietów na świecie, w Europie. Tam kursy idą w górę, a nasza giełda ma, no, w sumie zalicza najniższe notowania wśród tych parkietów. Osobiście się niestety nie dziwię, napawa mnie to smutkiem, ale się nie dziwię. A dlaczego? No więc moim zdaniem kilka zjawisk, które się na to składają, które powodują taki stan rzeczy. O jednym żeśmy powiedzieli, to jest OFE, początek OFE, ale oczywiście wtedy jakby nastąpił ten zwrot, ale jakby ta marginalizacja udziału tej klasy inwestorów, ona następuje. Poza tym cały czas jakby też nie wiemy do końca, co się wydarzy, ponieważ jednak ta chmura taka wisi, prawda, i nie wiadomo, jak duży spadnie deszcz i co w końcu z tymi OFE na końcu będzie, pomimo jakby kolejnych pomysłów, które są ogłaszane, ale rynek kapitałowy nie lubi tego typu próżni, nie lubi tego typu spekulacji, woli nawet najgorszą prawdę, ale taką, która już jest faktem. Ale są też inne rzeczy. Praktyki spółek giełdowych, szczególnie tych, których głównym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Pamiętajmy, że to jest inwestor, który jest największym inwestorem. Czyli w panu spółki energetyczne? Mówię o spółki energetyczne, ale również inne. No, rynek kapitałowy, żeby się rozwijać, musi działać według pewnych zasad. Ten kodeks tych zasad umownie nazywa się na rynku kodeksem ładu korporacyjnego. Od początku bardzo dbano o to, żeby te zasady ładu korporacyjnego kształtować
na polskim rynku kapitałowym i na giełdzie i to się udawało. Dzisiaj tak naprawdę mamy do czynienia z brakiem poszanowania tych zasad, co oznacza dla akcjonariuszy mniejszościowych, dla inwestorów to zwiększone ryzyko, bo nie wiedzą po prostu, co może ich spotkać, jak inwestują w spółkę energetyczną, która postanowi nagle być kopalnią, albo odwrotnie, tak? Mogą się odwrócić od giełdy. Ja myślę, że nie to, że mogą, moim zdaniem wracają. Ja myślę też, że też ogólnie dyskusja o stabilności porządku prawnego w Polsce też na pewno nie służy, szczególnie inwestorom zagranicznym, którzy w tym momencie postrzegają po prostu Polskę jako kraj większego ryzyka, kraj dwóch porządków prawnych. I oni mają wybór, mogą pójść po prostu na inne giełdy. Znaczy na tym polega globalizacja, na tym polega płynność rynku, że można dzisiaj być tutaj, a jutro można być w Singapurze, w Hongkongu albo w Stanach Zjednoczonych. I my, jeżeli chcemy w tym brać udział i mieć sukces, no to musimy pokazać, że jesteśmy lepsi, a nie gorsi. A to będzie o czym dzisiaj mówić wieczorem, kiedy giełda będzie obchodziła swoje 25-lecie. Naszym gościem był Igor Halupec, prezes Ruchesa, kiedyś szef Centralnego Biura Maklerskiego Banku Pekao S.A. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Robert Zbitka. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Tylko teraz do telewizorów dodajemy soundbary. Kup telewizor Samsung 50 cali Ultra HD za 2699 zł i odbierz soundbar. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Filip jest podatny na infekcję i zaraża wtedy swoją siostrę Olę. Mama podaje obojgu syrop Neosine. Lek, który wspomaga w przypadku obniżonej odporności. Neosine. Zwalczaj wirusy i nie daj się infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 250 mg inosyny wspomagającą u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych, przeciwwskazania na drażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, tna moczanowa, hiperurykemia, aflofarm. Poczuj się jak w prawdziwym francuskim bistro. Próbuj francuskich smaków w tygodniu francuskim w Lidlu. Zainspiruj się wyborną kuchnią francuską i przygotuj wyjątkowy obiad. Bo już teraz w Lidlu. Delikatny filet z piersi kaczki. Jedynie po 23,90 za kilogram. Tylko 23,90. A świeże nogi kaczki. Tylko 14,90 za kilogram. 14,90. Lidl. Co tydzień coś nowego. Zwykle syropy są tylko na kaszel suchy albo tylko na mokry. Wyjątkiem jest Herbapekt. Skuteczny zarówno w kaszlu suchym, jak i w mokrym. Dlatego Herbapekt to pewność, że stosujesz właściwy lek na swój kaszel. Przedłużyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, więc konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Tradycyjnie w niżynach górnych dróg oddechowych są lekarze utrudnione odkrztuszanie, przeciwwskazanie na drażliwość na składniki leku, astma, nie stosować u dzieci, które chorowały na grób Aflofarm. W Media Expert przeceny na urodziny. Na przykład rewelacyjny smartfon iPhone za jedyne 999 zł. Obstilax, czyli historia o tym, jak znów poczułam się lekka jak piórko. Kłopoty z wypróżnianiem potrafią uprzykrzać życie. Bywało, że nawet przez parę dni nie chodziłam do toalety. Proszę Państwa, za dużo tej muzyki jest, Próbowałam różnych sposobów, ale organizm się do nich przyzwyczajał. W końcu sięgnęłam po suplement diety Obstilax. Obstilax to unikalne połączenie dwóch składników aktywnych, które ułatwiają wypróżnianie. Obstilax dostępny w fioletowym opakowaniu z piórkiem. Obstilax, poczuj się lekko. Kupując duże opakowanie, oszczędzasz do 40%. To była reklama. Amazon? Okej. Autopromocja. Polskie Radio 24. Największe sportowe wydarzenia. Kijewski sam przedziera się za Iwana Dudaszka. Jest strata na rzekie! Sukcesy polskich zawodników. Kręci, jedy, drugi, trzeci, czwarty obrót i leci, i Samba nie chciałby tańczyć. Jeszcze dalej! Emocje, których nie możesz przegapić. Jest przewaga niemal długości łodzi. Dalej Polki, dalej do przodu. Popychajcie, magazyn sportowy w Polskim Radiu 24. Codziennie o 21.06. Nieruchomości to ważne.
Polski Holding Nieruchomości ma kilka lat. Ale teraz wiem, że teraz jakieś nowe rzeczy właśnie prowadzone. Tak, to jest może po kolei. Bo Polski Holding Nieruchomości to jest spółka giełdowa zrzeszająca, na którą złożyło się kilkanaście podmiotów, które w swoich portfelach posiadały atrakcyjne nieruchomości w największych polskich miastach. I CHM powstał w 2011 roku właśnie z połączenia tych kilkunastu podmiotów, z tym, że poprzedni rząd Platformy i PSL-u chciał do naszego giganta nieruchomościowego sprywatyzować. Natomiast rząd Prawa i Sprawiedliwości odstąpił od projektu prywatyzacji i zajął się poprawianiem wyników spółki. To były działania... Radio w Gościnie, Radio Koncita w Gościnie dla słuchowców, którzy mają dobry słuch, dla artystów, bo wiecie Państwo, ci co w te groby pobielane są zapatrzeni w dosłowności wszelkie i błyski, i blaski. No to zapominają o tym, co tam w środku tych grobów jest. Jest trupi jad, zgnilizna, trupie kości, smród wielki. Ale można dwa precelki. Na cmentarzu nie polecam. Do Warszawy już zawracam, z Antoninowa. My uważamy, że ten majątek powinien pracować dla Polaków, dla polskiej gospodarki. I warto powiedzieć, że to jest taki jeden z przykładów dobrej zmiany w Polsce, takich wymiernych, bowiem kiedy spółka, kiedy obecna ekipa, obecna drużyna Prawa i Sprawiedliwości w Ministerstwie Skarbu Państwa przejmowała holding nieruchomości, to potencjał był niewykorzystany. Aż 27% budynków to były puste stany, czyli poprzedni zarząd nie potrafił znaleźć najemców. W samej Warszawie ponad 12% budynków też świeciło pustymi pomieszczeniami. Na tle rynku nieruchomości w Polsce to były dwa razy gorsze wyniki. I od początku nowego zarządu, delegowanego już przez ministra Prawa i Sprawiedliwości, we współpracy oczywiście z akcjonariuszami, bo to jest spółka giełdowa, zmieniło się wiele i są lepsze wyniki. A zapytam tak na skróty, czyli chodzi o to, że ta poprawa nastąpiła przez to, że teraz obecnie zostało dokładnie policzone, ile czego jest, prawda? Tamta grupa nie wiedziała nawet, co ma w posiadaniu. Można odnieść takie wrażenie, bo CHM to jest spółka giełdowa, więc staram się mówić bardzo ostrożnie, bardzo dokładnie i proszę też o wyrozumiałość ze strony ojca i słuchaczy Radia Maryja, że nie wszystkie informacje mogą padać publicznie. Natomiast przede wszystkim rozpoczął się bardzo intensywny proces pozyskiwania najemców na nieruchomości, które mogą przynosić dochody. Ale również została nawiązana współpraca, co do tej pory wydaje się dziwne, że tego nie było, pomiędzy CHN-em a spółkami Skarbu Państwa. Bowiem nierzadko dochodziło do sytuacji, że nieruchomości polskiego holdingu świeciły pustkami, a w niedalekiej okolicy instytucje państwowe, spółki Skarbu Państwa wynajmowały powierzchnie biurowe za sute opłaty. I już w tym roku udało się na przykład podpisać umowę najmu ze spółką Operator Logistyczny Paliw Płynnych na 10% powierzchni Intrako w Trzawie. Nawiązana współpraca z Polską Spółką Gazownictwa, z Enea, z KGHM TSI. To jest też optymalizacja kosztów energii elektrycznej. Wspólnych inwestycji, na przykład budowy ekskluzywnego jacht parku w Gdyni. Mówię o tym dlatego, żeby pokazać dwa skrajnie różne podejścia do majątku narodowego. Z jednej strony podejście prezentowane przez rząd Platformy i PSL-u: sprzedajmy, wypchnijmy to z majątku narodowego, niech ktoś tym zarządza. Tymczasem rząd Rzeczypospolitej Polskiej, tworzony przez Prawo i Sprawiedliwość, stoi na takim stanowisku. Majątek narodowy, dobrze zarządzany,
majątek narodowy będący w rękach dobrych gospodarzy może służyć Polsce, może służyć Polakom. I nie tylko jest szansa na dobre zarządzanie tymi powierzchniami, które są w istniejących budynkach, ale również PKN ma szansę wejść na rynek inwestycji, być w tym środowisku deweloperów i też oferować nowe, atrakcyjne lokalizacje, czy to w Warszawie, czy to w innych. Oby tak było. I cały czas, panie ministrze, żeby to stało się czasem, prawda, teraźniejszym, a nie tylko przyszłym. W tym razie to brzmi, że jest szansa, może być, a żeby tak było. Ale ja wspomniałem już o tym, że jeszcze jedna rzecz, którą dodam, że tylko w pierwszym kwartale tego roku przychody z najmu wzrosły o 11%, a pustostany zmniejszyły się do 20%. I mówimy bardzo o pracy ze spółkami Skarbu Państwa. Mówimy oczywiście o działaniach zgodnych z kodeksem spółek handlowych, bo prezesi spółek podejmują decyzje kierując się interesem publicznym swoich podmiotów. Coś nam połączenie, więc pan poseł halo. Jest w grubych murach, bo coś nam tutaj głosuje. Jestem w Sejmie. To nie takie cienkie, nie takie cienkie. Chyba, że ktoś zagłusza. Ale to i tak jest temat na dłuższą, że tak powiem, ocenę tego, co jest przed nami, przed wami, przed rządem. Natomiast podajemy to jako wycinek takiej dobrej zmiany w praktyce. Bo to jest tylko jedna spółka w jednym sektorze naszej gospodarki, ale pokazujemy, że tak jak mówiliśmy, można, damy radę. Tylko właśnie, żeby byli ludzie, że uczciwi, bo to jest początek, ale też i pewnie kompetentni, no i pewna wizja, prawda, przyszłości. No to nie jest tylko na miesiąc, dwa, nawet na kadencję, tylko jednak mówimy takich podmiotach, patrzymy na lata do przodu. Tak jak polityka energetyczna, prawda, to są 30, 40, nawet 50 lat. Oczywiście. I tu wychodzimy z założenia, że majątek narodowy powinien służyć także przyszłym pokoleniom Polaków. Nie zgadzamy się na doraźnie, że sprzedaż majątku. Jak to wyglądało w poprzednich latach? Sprzedać spółkę, dosypać do dziury budżetowej, pieniądze się rozchodzą. Nie ma spółki, nie ma pieniędzy. My mówimy inaczej. Spółki Skarbu Państwa mogą tworzyć wartość dodaną, mogą wypracowywać taką pozytywną dywidendę do budżetu państwa i również też zysków, które wypracowują, mogą inwestować, mogą się rozwijać. W tym kierunku idą prace rządu pod kierownictwem pani premier Beaty Szydło. Mogą i mają, tak, żeby ten czas już tak wyraźniejszy uzyskali bardzo szybko. Dziękuję bardzo, panie ministrze, za rozmowę. Panie pośle, pozdrawiamy. Dziękuję. Pozdrawiam. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Z panem Bogiem pozdrawiamy. I to wszystkie tematy z tej części audycji aktualności dnia. Ostatni temat to o polskim holdingu nieruchomości. Mówiliśmy z panem posłem Maciejem Małeckim, panem ministrem. Dziękuję bardzo i za chwilę serwis informacyjny w Radiu Maryja, na który zapraszam. Debil piesze i on piesze, wiesz, raz na rok, Mareczek, który się sam wywodzi z takiego samego środowiska, bo w piasecznie był w szkole dla dzieci upośledzonych, cierpy i on jest po prostu pierdolny. Ale będzie prał czy prał? A w ogóle matka mu nie dała, matka jemu uczuć nie dała, proszę państwa. Matka mu nie dała uczuć. Ten Mareczek, wzięty z Piaseczna, raz tam byłam, bo na Areczka czekałam. To całe towarzystwo, tam 5, 6, 7 osób z Piaseczna, ze szkoły dla dzieci specjalnej troski. No i tego Mareczka wyciągnęli świadkowie Jehowy. On oczywiście i studiował Biblię, ale no to przecież jak on nie ma tego uduchowienia, o które mamy tutaj walczyć. Nie ma tego uduchowienia, proszę państwa. No to co można zrobić z takim dzieckiem bez serca? Pojechał z nią do Anglo-Ameryki w Białystok i tam powiedzieli mu, siostry powiedziały, że on nie ma serca i on tego nie rozumie. On tego nie rozumie. Także Radia Koncita nadaje do tego. Я утопить.
wydawcy otworzyło w Krakowie konferencję poświęconą nowym formom przekazu radiowego, organizowany przez Polskie Radio która do tej pory nie musiała być regulowana. Dziś wymaga takiej regulacji. Nigdy nikomu wcześniej do głowy nie przyszło, że sędzia Trybunału Konstytucyjnego może stać się czynnym politykiem, że sprzeniewierzy się konstytucyjnym zasadom apolityczności i bezstronności. Zdaniem opozycji projekt jest bublem prawnym i kolejną próbą rozpętania wojny wokół Trybunału Konstytucyjnego. Poselski projekt zawiera przepisy określające m.in. prawa i obowiązki sędziów Trybunału Konstytucyjnego, sprawy immunitetu, niepisalności osobistej, odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Propozycja zakłada jawność oświadczeń majątkowych sędziów Trybunału i ma barierę wieku 70 lat dla sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Projekt trafi teraz do dalszych prac komisji. Opiekunowie, którzy po śmierci podopiecznych stracą m.in. prawo doświadczenia pielęgnacyjnego, będą mogli ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych lub o świadczenie przedemerytalne. Sejm przyjął ustawę dotyczącą opiekunów osób niepełnosprawnych. Zmiany przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Za ich przyjęciem opowiedziało się 435 posłów. Nikt nie głosował przeciwko i dwie osoby wstrzymały się od głosu. W ocenie Iwony Hartwig, mamy niepełnosprawnego Kuby, przyjęta przez tej ustawa jest dużym krokiem do przodu. To był nas podpóra, w którym tak naprawdę rozmowy trwały od 8 lat, dlatego że rodzice chwilą właśnie tej sytuacji losowej, na przykład kiedy dziecko umiera, zostawało bez przysłowiowej tak zwaną krąg i chleba. To była taka sytuacja, że rodzic musiał wręcz oddać część świadczenia swojego. Tam jeszcze są pewne mankamenty, ale to jest duży krok do przodu i my jesteśmy, w tym momencie jesteśmy zadowoleni. Ale po prostu ten nasz poszkulat został Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2017 roku. Ministerstwo Rodziny szacuje, że w latach 2017-2027 ze wsparcia skorzysta ponad 122 tysiące osób. Kość nowelizacji to 1,27 mln złotych. Teraz ustawa trafi do Senatu. Katowicki holding węglowy zgodnie z wstępne warunki porozumienia z obligatoriuszami dowiedziała się Polska Agencja Prasowa. Podpisane tak zwanej umowy, infrastrukturę zaplanowano na jutro. Umowa stanowiła to porozumienie do ujęcia z wydzielami będące wstępem do właściwej umowy restrukturyzacyjnej. Jeden z dzienników sądzi, że w ubiegłym tygodniu katowicki holding węglowy zapłacił premiera do obligacji. Zdaniem prasy jeden z prywatnych banków, który posiada obligacje z Polski, rozważał złożenie wniosku o jego upadłość. Wiceprzewodniczący Górniczej Solidarności Stanisław Kusz mówi, że nie wyobraża sobie, by doszło do takiej sytuacji. Najbiedniejszych w Europie, dyrektor tamtejszego publicznego radia Wieczesław Georgisenko ocenił, że w taki sposób transmisji jest dla tej stacji jedyną szansą na zyskanie nowych słuchaczy. Wydatkę internetowych jest wyglądał. Nasz kraj ma dosyć dobry dostęp do internetu, ale ludzie słuchają radia w większości w sposób tradycyjny. Stąd też nasza decyzja o przejściu na DAB, żeby docierać do ludzi właśnie w sposób tradycyjny. Musimy oczywiście przekonać ludzi, żeby kupili odbiorniki. Mamy nadzieję, że ta konferencja pomoże nam lepiej zrozumieć, czym jest system DAB+, co z tym robią inne kraje i że to pozwoli nam lepiej to wszystko zastosować w naszym kraju. DAB jest generalnym temat odczytywań w Bancie Standard. Mołdawskie radio prowadzi obecnie testy na uruchomionym niedawno multiplexie za pomocą przekazu cyfrowego. Nadawane są trzy programy, kanał informacyjny,
Nasze kulki trafiają najczęściej wędliny, często dorzucane też warzywa, owoce i jogurty. Ośród najczęstszych przyczyn wychytania żywności są jedynie w regionach, a w Kiszyniowie można ich słuchać jedynie w internecie. Media publiczne w Mołdawii mają bowiem problemy z uzyskaniem koncesji na nadawanie. Dlatego też cały czas szukamy nowych możliwości nadawania naszych programów i docierania do szerszej publiczności. Planowanie Trzy lata temu odsetek Polaków, którzy marnowali jedzenie, wynosił 39%. To mniej o 8 punktów procentowych w porównaniu z danymi, jakie dziś przedstawiają banki żywności. Unijna Agencja do Spraw Straży Granicznej i Przybrzeżnej oficjalnie rozpoczęła swoją działalność. Cały korpus liczący w sumie 1500 funkcjonariuszy będzie interweniować na odcinkach granicy Unii Europejskiej, z których ochroną nie radzą sobie państwa unijne. Dotyczy inauguracja prac nowej agencji odbyła się na granicy Bułgarii-Czureckiej. Agencja powstała w odpowiedzi na kryzys migracyjny w wyniku przekształcenia i wzmocnienia agencji Frontex, odpowiedzialnej za zarządzanie granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej. Siedzibą Frontexu była Warszawa i tu także mieści się siedziba nowej agencji. I tą informacją kończymy wiadomości w Radio Maryja. Dziś w rozmowach niedokończonych podejmiemy temat, komu służy teatr w Polsce. Naszym gościem będzie pani Kamila Stankiewicz-Podchorycka, krytyk teatralny. Początek spotkania na antenie Radio Maryja o 21.30. Serdecznie zapraszamy do udziału w 9. Pielgrzymce Społeczności Akademickiej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu do Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu w dniu 6 października. Będziemy pielgrzymować w duchu dziękczynienia za 1050 lat Chrztu Polski i łaskę Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Uroczystości Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu rozpoczną się o godzinie 17 nabożeństwem do Świętego Józefa. Po nim wykład zatytułowany Religia w kulturze ludzkiej wygłosi profesor doktor habilitowany Henryk Kieroś. Mszy świętej będzie przewodniczył jego ekscelencja ksiądz biskup Jan Piotrowski, ordynariusz diecezji kieleckiej. Do udziału w pielgrzymce zapraszamy studentów wraz z rodzicami, absolwentów, wykładowców oraz przyjaciół Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Jacek Czarnicki, Kancelaria Wardyńskiej Wspólnicy, kancelaria będąca członkiem koalicji na rzecz Polski. Mamy już 19 minut po 14. Zapraszamy do wspólnej modlitwy popołudniowej. Zapraszamy do naszej wspólnej modlitwy. Korzystamy z tomu 4 wydania skróconego hymn Już Światło Słońca z 3 tygodnia, strona 506, psalmodia 997 i także antyfona czytania werset z tekstów wspólnych 1365. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Już światło słońca na niebie ku zachodowi się chyli, lecz jeszcze dzień nieskończony i wiele trudu nas czeka. Wysłuchaj, Boży Baranki, wołania ludzi zmęczonych i przemierz modny wysiłek na czyste złoto miłości. Choć zewsząd gwar nas otacza i świat przywabia złudami, szukamy Twojej obecności i mocy z krzyża płynącej. Niech Tobie Ojcem i Duchem na zawsze będzie podjęta za obietnicę Królestwa, gdzie nas swoje obdarzy. Amen. Podtrzymuj mnie, Panie, według swojej obietnicy, a żyć będę. Nienawidzę ludzi chwiejnego serca, a prawo Twoje, Panie, miłuje. Ty jesteś moją obrońcą i tarczą moją. Wyczekuję Twojego słowa. Odstąpcie ode mnie, złoczyńcy, strzec będę przykazań mego Boga. Podtrzymuj mnie według Twojej obietnicy, a żyć będę. Nie zawiedź mojej nadziei. Wesprzyj mnie, aby mnie uratować, abym cieszył się zawsze w Twoich ustach. Odrzucasz wszystkich, którzy odchodzą od Twoich przykazań, bo zamiary ich są kłamliwe. Odtrącasz jak żużel wszystkich grzeszników ziemi, dlatego miłuję Twoje napomnienia. Drży moje ciało z bojaźni przed Tobą i lękam się Twoich wyroków. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Ja czekam o początku teraz i zawsze. I dzięki jest, Amen. Podtrzymuj mnie, Panie, według swojej obietnicy, a żyć będę. Wspomóż nas, Boże, nasz Zbawco, i odpuść nam grzechy. Boże, poganie wtargnęli do Twojego dziedzictwa, zbezcześcili Twój święty przybytek, Jeruzalem obrócili w ruiny. Ciała dwóch dwoich wydali na pastwę ptaków z nieba. Zwierzętom wielkich ciała swoich wierny. Ich krew rozlali jak wodę wokół Jeruzalem i nie miał ich kto pogrzebać. Przedmiotem zgardy staliśmy się dla sąsiadów i graszkiem i pośmiewiskiem dla otoczenia. Jak długo, Panie, czy wiecznie będziesz się gniewać, a Twoją zapalczywość chłonąć będzie jak ogień? Nie pamiętaj nam win przodków naszych, niech szybko nas spotka Twoje zmiłowanie, gdyż bardzo jesteśmy słabi. Pomóż nas, Boże, nasz Zbawco, dla chwały Twojego imienia. Wyzwól nas i odpuść nam grzechy przez wzgląd na Twoje imię. Czemu mają mówić poganie, gdzie jest ich Bóg? Tak, tak, rzeczywiście. Niech na oczach naszych poganie się dowiedzą, że jest pomsta za krwi Twoich sług przelanych. Niech lęk pojemny mamy w drodze do Ciebie i mocą swego ramienia ocal na śmierć skazany. My zaś, lud Twój, owce Twojej trzody, będziemy wielbić Ciebie na wieki i przez pokolenia głosić Twoją chwałę. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wspomóż nas, Boże, nasz Zbawco, i odpuść nam grzechy. Boże zastępów, wejrzyj z nieba i nawiedź tę winowi. Usłysz, pasterzu Izraela, Ty, który jak trzodę prowadzisz lud Józefa, Ty, który zasiadasz nad cherubami. Ukaż się przed Efraimem, Benjaminem i Manasesem, zbudź swą potęgę i przyjdź nam z pomocą. Odmów nas, Boże, i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, a będziemy zbawieni. Panie Boże zastępu, jak długo gniewać się będziesz, pomimo mocy Twojego ludu. Nakarmiłeś go chlebem płaczu, obficie napoiłeś łzami, uczyniłeś nas przyczyną zwady sąsiadów, a wrogowie nasi z nas szydzą. Odnów nas, Boże, zastępów i rozjaśnij nad nami Twoje oblicze, a będziemy zbawieni. Przeniosłeś winorość z Egiptu i zasadziłeś ją w wygnawszy pogan. Przygotowałeś dla niej glebę, ona zapuściła korzenie i napełniła ziemię. W jej cieniu skryły się góry, jak gałęzie okryły
potężne febry. Rozpostarła swe pędy aż do morza, aż do rzeki swoje latorośle. Dlaczego zburzyłeś jej ogrodzenie i każdy przechodzi zrywa jej grona? Niszczy ją dzik leśny, obgryzają polne zwierzęta. Powróć, Boże zastępów, wejrzyj z nieba, czym spójrz i nawiedź tę winorość. Chroń to, co zasadziła twoja prawica, latorośl, którą umocniłeś dla siebie. A ci, którzy ją spalili i wycięli, niech zginą od grozy twojego oblicza. Wyciągnij rękę nad mężem twojej prawicy, nad synem człowieczym, którego umocniłeś w tej służbie. Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie. Daj nam nasze życie, a będziemy Cię chwalili. Odrzuć nas, Panie, bez zastępów i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, a będziemy zbawieni. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Boże zastępów, wejrzyj z nieba i nawiedź tę winorość. To trzeba powiedzieć z całą pewnością, że naród mój to Izrael, który woła do Boga. Pan ocalił naród swój i uwolnił nas ze wszystkich nieszczęść i uczynił Bóg znaki i cuda, jakie nie działy się wśród Boga. Zgadzamy się, że wciąż jest to bardzo ryzykowne przedsięwzięcie, więc rzeczywiście finansowanie środków publicznych jest tym wyzwaniem w tym kontekście. Natomiast to sprawia, że konieczne są skończne współdziałanie sektora prywatnego i sektora publicznego, tak aby sektor publiczny mógł wpływać na rozwój innowacji w Polsce, natomiast żeby nie ponosił całkowitego ryzyka z tego. Dziękuję Tobie, Panie, żeś mnie wysłuchał i stałeś się moim zbawcą. Módlmy się, Wszechmogący Boże, wysłuchaj nasze modlitwy. Daj nam naśladować przykład cierpliwości Twojego Syna i naucz nas znosić wszelkie przeciwności pokoju ducha. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki. Dziękujemy wszystkim za wspólną modlitwę. Szczególna strona w mojej książkę historyczną.
Mamy już 14.30, zapraszamy teraz na spotkanie z Radią Lekturą, a potem na audycję Muzyka Mistrzów. Halina Łabonarska. A po co mi te majtki? Tu Petroniusz, prowadząc wysokę na zawsze. Dobre wieści. Obudź się. Niech przepadnie twoja twarz. Zaręczał za życie Ligi, jakkolwiek miała tę samą gorączkę więzienną, na którą i jestem mis, jestem mis, mochę głowo. Co do tego człowieka, który sprawdzał śmierć rozpalony w Ligi, prawda o śmierci, dobrej trzy ćwierci. Pomocnik, artyst, był już niepozbawiony. Jak będziesz niepozbawiony, choć tu mnie weźmie dziś, na ruch, to oddychać, mówił Nazariusz. Całe niebezpieczeństwo, by nie jęknęło lub nie odezwało się w chwili, gdy będziemy przechodzili koło przekorniania. Ale ona jest osłabiona bardzo, bo ona należy z zamkniętymi oczyma. Zresztą Włosów daje napój usypiający, który sam porządzi z przyniesionych codziennie z miasta lekarstw. Tylko tłumy nie będzie przyjaciół. Podniesiecie ją łatwo i zabierzecie chorą do lekcji. My zaś włożymy do czynny podłużny wór z piaskiem, który miejcie gotowy. Winicjusz, słuchając tych słów, blady był jak płótno, lecz słuchał z tak natężoną uwagą, iż zdawał się naprzód odgadywać, co Nazariusz ma powiedzieć. Czy innych, jakich ciał nie będą wynosili z więzienia? Zapytał Petroniusz. Zmarło dzisiejszej nocy około 20 ludzi, a do wieczora umrze jeszcze kilkunastu, odrzekł chłopiec. My musimy iść wraz z całym orszakiem, ale będziemy się ociągali, by dostać tyle. Na pierwszym skręcie towarzysz mój umyślnie wykuleje. W ten sposób pozostaniemy znacznie za innymi. Wyczekajcie nas koło małej świątyni Libityny. Oby Bóg dał nas jak najciemniejszą. Bóg da, rzekł niego. Wczoraj był wieczór jasny, potem nagle zerwała się burza. Dziś na to znów pogodne, ale parno ubrane. Co noc teraz będą bywały dżdże i burze. Czy idziecie bez światła? Statki moje czysta! Na wstrzydzie tylko nie są potrzebne. Wy na wszelki wypadek bądźcie koło świątyni Libityny. Jak tylko się ściemnia, to wynosimy zwykle trupy dopiero przed samym północą. Ale wczoraj byłem z nim na uliczach zaczęła. Ja wczoraj byłem z nim na komendzie, jakaś siara była, ja Teraz jednak widzę, że mniejsza mniejsza niepodobna będzie usiedzieć. Zwykle, gdy wychodziło się uczyć, trzeba brać zachowywać pojęcie ostrożności, ale skoro oni wynoszą jako umarłą, zdaje się, że nikomu najmniejsze podejrzenie nie przejdzie przez głowę. Tak, odpowiedział Winicjusz. Ja muszę tam być. Sam ją wyjmę w stronę. Gdy raz będzie w moim domu pod Korzioli, odpowiadał mi, rzekł Nieger. Na tym skończona była rozmowa. Komenda się pytał, bo czy był karalny, był za fałszywe zawrażenie. Pod kimikiem kresy za złotem wrócił do więzienia. No nie, ale ja je razy byłem na komendę. Ale wczoraj też tak mówił. Nie dzisiaj, bo pytaj, on mi się pyta, bo powiem Paweł. Polityk wyzna się po głowie, a nie mi. No to ja ciebie rozumiem. Co ty się denerwujesz? Skoro on ci pisał, to już dał relację z tego, jak był na policji. Dla mnie to jest oczywiste. I chodzi w ciemnej drodze. No się pyta, tak. Tak, wszystko odmyślenie, że nie może być zawodem. Idealność jak ten sądem. Przecież jesteś zupełnie pewny, że to musi powiedzieć. A chrześcijaniu, Petro już spojrzał na niego z zdziwieniem, po czym żywioł rusza swoim imieniem swego do siebie na polu ludzka. Jak to się jednak szerzy? Jak się trzyma dusz ludzkich?
Pod taką grozą ludzie wyrzekliby się od razu wszystkich bogów rzymskich, greckich i egipskich. Co jednak dziwne, na Polska, gdybym wierzył, że coś jeszcze na świecie od naszych bogów zależy, obiecałbym teraz każdemu po 6 białych byków, a kapitanie Wiszowi 12. Ale i ty, nie szczęść obiecie swojemu Chrystusowi. Ja mu oddałem duszę, a teraz nie słyszysz. I się. Petronius wrócił do kubicy Lumii. Vinicius zaś poszedł spoglądać z dala na więzienie. Stamtąd zaś udał się aż na stok watykańskiego wzgórza do owej chaty Fossora, z której z rąk apostoła otrzymał chrzest. Zdawało mu się, że w tej chacie Chrystus wysłucha go prędzej niż gdziekolwiek indziej. Więc odnalazł jeszcze ją, gdzie rzuciwszy się na ziemię, wytężył wszystkie siły swej zbolałej duszy w modlitwie o litość. I zapamiętał się w niej tak, że zapomniał, gdzie jest i co się z nim dzieje. Po południu zbudził go odgłos trąb dochodzący od strony Neronowego cyrku. Wyszedł wówczas z chaty i poprzez spoglądać na oku oczyma, jakby świeżo na świecie był przebiegana tylko czasem przez dźwięk spiżu, a ciągle przez zapamiętałe ksypanie koników polnych. Powietrze uczyniło się czarne. Niebo nad miastem było jeszcze błękitne, ale w stronie gór Sabińskich zbierały się nisko u brzegu widnokręgu ciemne chmury. Vinicius wrócił do domu, a czym czekał na niego Petronius. Byłem na Palatynie, rzekł. Pokazałem się tam umyślnie i zasiadłem nawet do kości. U Aniciusza jest wieczorem uczta. Zapowiedziałem, że przyjdziemy, ale dopiero po północy, gdyż przedtem muszę się wyspać. Jakoż będę, a dobrze by było, gdybyś i ty był. Czy nie było jakichś wiadomości od niego, albo od Nazariusza? Spytał Vinicius. Nie, zobaczymy ich dopiero o północy. Uważałeś, że zapowiada się burza? Tak. Co za ciebie dzwoni? Jutro ma być widowisko z chrześcijan ukrzyżowanych. Może jednak deszcz przeszkodzi. Porzekłszy, zbliżył się, dotknąwszy ramienia Vinicjusza, rzekł. Ale jej nie obaczysz na krzyżu, tylko w Corioli. Na Kastora. Nie oddałbym tej chwili, w której ją uwolnimy, za wszystkie gemmy w Rzymie. Ja tu już blisko. Jakoż wieczór się zbliżał, a ciemność poczęła ogarniać miasto wcześniej niż zwykle, z powodu chmur, które zakryły cały dzień dokąd. Nadejściem wieczora spadł deszcz duży, który parując na rozpalonych przez dzienny upał kamieniach, napełnił mgłą ulicę miasta. Potem na przemian to czyniło się cicho, to znów przychodziły krótkie ulewy. Śpieszmy się, że wreszcie Vinicius z powodu burzy mogą wcześniej wynieść na zwolnienie. Czas, odpowiedział Petronius. I wziąwszy galijskie płaszcze z zaszywami, wyszli przez drzwiczki od ogrodu na ulicę. Petronius uzbroił się także w krótki rzymski nóż, ożany sika, który brał zawsze ze sobą na mocne wykrasy. Wiesz, jaki numer był? Od czasu do czasu błyskawica rozdzierała chmury, oświetlając jaskrawym blaskiem świeże ściany nowo zniesionych lub budujących się dopiero domów i mokre płyty kamienne, którymi wyłożone były ulice. Przy takim świetle ujrzeli wreszcie po dość długiej drodze kopiec, na którym stała maleńka świątynka Libityny, a pod kopcem grupę złożoną z mułów i koni. Niger. Zawołał cicho Vinicius. Jestem, panie. Odzwał się głos wśród drzwi. Wszystko gotowe? Tak jest, drogi. Jak tylko ściemniło się, byliśmy na miejscu. Ale schrońcie się pod okop, bo przemokniecie na wskroś, co za burza.
sądzę, że spadną grady. Jakoż obawa Nigra sprawdziła się, gdyż niebawem począł sypać grad. Z początku drobny, po czym coraz grubszy i gęstszy. Powietrze oziębiło się natychmiast. Oni zaś, stojąc pod okopem, zakryci od wiatru i lodowatych pocisków, rozmawiali zmierzonymi głosami. Choćby nas kto ujrzał, chyba Nigra nie poweźmie żadnych podejrzeń. Wyglądamy bowiem na ludzi, którzy chcą przeczekać burzę, ale boję się, żeby nie odłożono wnoszenia trupów do jutra. Grad nie będzie padał długo, rzekł Petronius. Musimy czekać choćby do przeszku. Jakoż czekali nasłuchując, czy nie doleci ich odgłos pochodu. Grad przeszedł istotnie, ale zaraz potem poczęła szumieć ulewa. Chwilami zrywał się wiatr i niósł od strony cuchnących dołów straszną woń rozkładających się ciał, które grzebano krótko i niedbale. W tym Niger rzekł. Widzę przez mgłę światełko. To pochodne. I zwrócił się do ludzi. Baczyć, by mały nie paskały. Idą, rzekł Petronius. Jakoż światła stawały się coraz wyraźniejsze, po chwili można już było odróżnić chwiejące się pod powiewem płomienie pochodni. Niger począł się żegnać tym nagim krzyżem. Tymczasem potępny korowód przyciągnął bliżej i wreszcie, zrównawszy się z świątynką Libityny, zatrzymał się. Petronius, Vinicius i Niger. W okolicach Lublina, ale także na Mazowszu pojawia się słońce. Miejscami może jednak jeszcze padać deszcz i mocno. Deszcz pojawi się na północy, w centralnej części z kolei mgły, w górach śnieg. Na termometrach od plus 1 stopnia w Katowicach i 2 w Krakowie, we Wrocławiu i Łodzi do plus 8 na wybrzeżu. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Anty-materia w Radiu Tok FM, czyli cotygodniowy program poświęcony sztuce. Dzień dobry, pani Ando. Dzień dobry, pani.